Okej, jesteśmy z powrotem. Wracamy do naszych ocalałych. Oh my god, w ogóle jakieś nowe rzeczy mi się pojawiły. Lotnisko. Jedzenie dużo, materiały bardzo dużo, leki niewiele, części dużo, niebezpieczeństwo. Super. To też niebezpieczeństwo. Jedzenie dużo, materiały dużo, leki dużo, broń bardzo dużo, części bardzo dużo, niebezpieczeństwo. Może ja nie wiem, no, ja bym poszła jeszcze tutaj. Tylko trochę mnie martwi, bo ja nie wiem za bardzo, co mam zbierać. Tak do końca. Wszystko. Pewnie wszystko. W ogóle cześć Big Bar. Dobra, przygotujmy się. Nic nie zabieramy ze sobą, nie? Bo nie mamy rzeczy jakichś specjalnie ciekawych. Okej. Co ja tu zostawiłam? Co ja bym przeszukała, czy można tu znaleźć jakąś łopatę, czy coś. Tu były książki i ten nawóz. Dobra, to może tego na razie nie będę brała. A tu? Albo tu najpierw. Łopatą. Aha, tu są trochę i to. Czekajcie, bo może znajdziemy jakieś narzędzie w ogóle. Tak, o. No, żarcie to bym wzięła. Żarcie to podstawa. Wróć tu na górę. Co tu jest? A, to było drewno, to nie. Wejdź na górę. Jest jakaś beczka. A, co to jest? A, to są te części elektryczne. Zobaczmy, co jest dalej. Tam niebezpieczeństwo na stacji benzynowej. Też jest napisane niebezpieczeństwo grozi wybuchem na dworcu kolejowym. Przereklamowane teksty. Ale tu w grze nie pisało. Żarcie is life, no. O, zepsuta zabawka. Teraz jest zepsuta, ale poprzedni właściciel musiał mieć z niej wiele frajdy. Czy ja powinnam ją brać? Czy to ma jakiś sens? Widzę, że tu narzędzi za bardzo to nie ma. Trochę lipa. Dobra, czy tam ktoś jest? No, nie widzę. Tam boys to die. Ani mi się wasz brać zabawki, jak tam jest żart. No, to też są takie części, materiały wszystkie. Jeszcze zobaczymy u góry. Jak nie będzie nic ciekawego, to zbieramy wszystko. Czy tu coś jest? Nie. O, tu coś jest. To przeskoczysz? O, przeskoczysz. No też części są. No dobra, to bierz wszystko w takim razie. Skoro tu nic ciekawego nie ma takiego, no to zbieramy wszystko. nie wiem, szpilki, olki. Trudno mi powiedzieć. Dobra, drewna. W sumie nie wiem, czy ten proch strzelnic, czy tego drewna byśmy potrzebowali trochę więcej. A co to jest? A to są zioła. Do wytwarzania leków i papierosów. Ja bym jeszcze wzięła te części elektryczne. Trochę tiktaków. No, w sumie tego nie wiemy. Weźmiemy to jeszcze. Czy tu na dole było coś jeszcze do zabrania takiego elektrycznego?
No, miejsca brak zawsze, wszędzie. Ta gra będzie wiecznym miejscem brak, nie? Tutaj kawa została i to. Tu. Tutaj cukier. Tu. A tu książki. No to więcej części elektrycznych chyba nie było, chyba że jeszcze na dole. Pewnie wiedział, że tutaj jeszcze dużo zostało niepozbieranych rzeczy, to nie mógł wziąć ze sobą jakiś taczek. No właśnie. Jakiś taki nie ten, niepotentegowany ten Pawle. Więcej plecaków by wziął ze sobą. Dobra, więcej nie weźmiemy do wyjścia. Ciekawe, kiedy umrę. O, nie! Tu jest jakiś koleś! Skąd ja miałam wiedzieć, że tam koleś jest? Ej! Może dało się z nim pogadać? Tak. Hania nie przyzwyczaja się tak do biegania, bo hałas może ją później zabić. No to spokojnie, Travis. Tutaj jest na razie bezpiecznie. O nie! Chciałam powiedzieć, że było bezpiecznie. W nocy ktoś próbował przywłaszczyć sobie nasze rzeczy. O nie! Pewnie bali się nas bardziej niż my ich, więc nie wyrządzili zbyt dużych strat. Szkoda, że nie mieliśmy żadnej broni. Katia jest ranna, ale napastnicy nic nie ukradli. O nie! Musimy wzmocnić warty. Katia ranna! Staczką się kiepsko przed czołgiem. O Boże, skipper! O nie! Katia jest ranna. Mamy jakieś pastylki. Czy ktoś jest bardzo głodny? Nie, ale Pawle jest zmęczony, musi odpocząć. I ona jest zmęczona, więc po tym jak weźmie tabletki. Serio? Ona nie chce brać tabletek. To niech idzie spać. Czy ja mogę wzmocnić jakoś rzeczy? No, dobrze, szpilki-olki, dzięki bardzo, że wpadłaś. Dobranoc. Z ranna daje piguły, a rany... W takim razie do odstrzału już nic dla niej nie zrobimy. Jak to? Jak to do odstrzału? Czy ja mogę coś jeszcze zrobić? To jest jakaś kuchenka i ten aparat bimbrowniczy. Po co to jest? Pozwala wytwarzać narzędzie takie jak łopaty. O! Chcemy to. Zrób to. Chciałam to zrobić. Najlepiej tutaj jakby postawili. O. Ja chcę wytworzyć łopaty. Nie mamy żadnych tych bandaży, nic takiego. Tu by musiała mieć bandaże chyba. Biedna Katia, no. Kawoszka nasza. O, mogę wytrych zrobić. Na łopaty nie mam tyle drewna. O mój Boże. Dobra, to jedyne co mogę zrobić to wytrych. W sumie mogę zrobić dwa wytrychy. Że będę mogła się dostać do jakichś dziwnych miejsc. Można jeszcze przerobić na jedzenie. O nie. O, czekajcie, ktoś puka do drzwi. Katia, stawaj, bo ty się umiesz targować. Dziesięć razy więcej materiału, no. Pewnie tak. No idę już. Wstałam dopiero.
Przed usiąść. Jemu w ogóle przeszło? Tak, jest tylko głodny. Zobacz, co przyniosłem. Okej. Co ty masz? O, on ma wytrych. Ale pewnie trzeba zabulić masę pieniądzów. Co ja powinnam od niego brać? Żarcia w sumie trochę mamy. Leki może. Też w sumie akurat takie leki nie są nam potrzebne. Masz bandaże? Nie masz bandaży. Czego potrzebujesz? No, potrzebuję bandaży, ale nie mam. Aha, to są nasze rzeczy! A, okej, okay, dobra. O Boże! Ja jestem... Sorry! Dobra, to ja chcę to. Bandaże chcę. Co jeszcze chcemy od niego? Że przed 18 rokiem życia nie powinno się próbować alkoholu i papierosów. No, raczej tak. Raczej. Najlepiej w ogóle nie pić i nie próbować papierosów. Tak w sensie w ogóle, w ogóle. Ja bym wszystko sprzedała, oczywiście. Czekajcie, bo co on ma tu jeszcze? Materiały jakieś? Ma alkohol? Ma książki, broń? Co jeszcze bierzemy od niego? Żarcie? Może spróbujmy coś mu za to oddać, bo może... Może cukier. Wodę mamy, ale go to nie interesuje. Chyba. Aha. Nie, to tyle ci tego nie dam. Może cukru trochę. Cukier nie jest mi potrzebny wcale chyba. O! To go zadowala za bandaże. jak tam twój smaczny napój, pyszna herbatka. Nie piję herbaty, piję wodę. To jest spoko. Dobra. Zamknij drzwi. Przed nosem. Nieważne. Dobra, zabandażuj się, kobieto, skoro jesteś ranna. Cukier to kalorie, co mówiłem o żarciu. Ale cukier nam się nie wlicza do żarcia. Dobra, lekko ranna opatrzona. To idź spać. Ty jesteś tylko głodny i ty jesteś tylko głodny, okej. Okay. Czy coś... A co to jest to? Że możemy jakiś upgrade zrobić tego? Aha, ale musimy mieć dużo części. Tego. Też musimy mieć dużo części. A tego. Łyżeczka cukru dla każdego jako racja żywnościowa na cały dzień. Ej, co ciekawe, oni nie jedzą przez te, powiedzmy, 3 dni, zanim ich nie nakarmię. To jest w ogóle jakiś kosmos. Aha, teraz mamy wytrych, to możemy się dostać z tych rzeczy tutaj. Czekajcie, dokąd powinniśmy się tu dostać? Nie wiem, chodźmy tu. Chociaż... Nie. Czekaj. Chodźmy tu, otworzyć to. Teraz się znowu będziemy przekopywać kilka lat. Powinnam go odprawić, nie? Jak któryś z głodu padnie, jak masz full żarcia.
Nie no, sam powiedział, że mam dawać im, jak będą bardzo głodni. Więc... Przeprowadzają fotosyntezę. Ktoś czeka pod drzwiami, no przykro mi. Ej, powinnam go odprawić, nie? Może ty, Bruno, go odpraw, czy coś. Powiedz mu, żeby spadał. On tu sterczy jak... No, idź sobie. Okej. Okay. A tą wodę? Zrób to. Idziemy do kebaba. Zamiast zaprosić na ciastko i herbatkę. Jaką herbatkę? Nie mamy. Czemu my nie możemy handlować? Nie wiem, no my tak jakby handlujemy, bo ja oddaję mu jemu rzeczy w zamian za jego rzeczy. Nie wiem. Tak, skipper. Dobra, zobaczmy, co jest w tej szafie. Cukier, woda i jakieś diamenty. Biżuteria. Super. To chodźmy tutaj. Cześć, Katie! Witaj z powrotem. Rozszerzony hiszpański czy niemiecki? O Boże. Nie chciałam zamykać drzwi. Hiszpański wydaje się ciekawszy. Ale on dochodzi do domu... Od domu do domu. Dlaczego my tak nie robimy? Nie wiem. O, to są jakieś leki. Dobra, weź wszystko. Tu nas jeszcze nie było. O nie, noc nas została. Kurde. Nie zdążyłam wszystkiego przeszukać. Kurczę, ona jest lekko ranna. Więc ja bym Bruna zostawiła na czuwaniu, a ona niech śpi w łóżku. A ty idź szukać zapasów, oczywiście. I co, idziemy w to samo miejsce? Chyba nie. Może pójdziemy w jakieś inne. Jedzenie dużo, leki dużo, części dużo. No bo tu jest zachować ostrożność. To jest jedyne miejsce jeszcze, gdzie nie trzeba zachowywać ostrożności. Tylko nie mamy jej tak co ze sobą zabrać. Jeszcze nie mamy ani łopaty, ani nic. Ani łomu. A ten lockpick jakiś mamy jeszcze jeden? Nie. Chyba nie. Skoro jest lekko ranna, to druga rana jej nie zaszkodzi. Super. Tak, ja miałam niemiecki w szkole. Diamenty. No diamenty, zawsze spoko. Dobra, szukaj zapas. Umrzemy jak nic. Coś czuję. Taki domek, aha. Dobra, co my tu mamy? Jakieś części. Złóż, zrób diamentowy miecz. O tak. Drewno. Też się przyda. Zobaczmy, kto w tym domku mieszka. O, ktoś tu mieszka. Czy mogę zapukać? Czy coś jest nie tak, kochanie? Czy on mnie zbije? Trzymasz z bandytami? Podobno okradają wszystkich. Ja nie okradam, co ty? Czy ja mogę tu wejść? Mogę. Czy to oznacza kradzież? Taka łapka? Błagam, nie krzywdź chociaż mojej żony, jest chora. Okej. Okay. Postaram się. Aha, bo ona tu siedzi. Oh my god. Dlaczego nie było opcji pukania? No właśnie nie wiem. Szukasz kosztowności? Nie, że to wszystko sprzedaliśmy. Czemu on za mną łazi? Nie mogę w ogóle z nim pogadać nawet. Gdybym miał odpowiednie narzędzia, mógłbym sparsować zamek. Co ja mam tu zrobić?
tu można zejść. Nie masz broni, uważaj co robisz, wiem. Ja nie chcę ich okraść, tylko chcę zobaczyć, czy w którymś miejscu mogę coś zrobić. Zabijesz nas? O, może. A to też jest zamknięte. Ale poradzę sobie, ale nie da się. Co za lipa. Miałem nadzieję, że nie wrócisz. Co? Przecież ja tu nie ten. Matko, będzie za mną łaził teraz. Przyjdź. O, tu coś mogę. Listy dziadka Bernarda do Alena. Sprzedali swoje oszczędności, trzeba było wziąć diamenty i im dać. No. Ten dziadek już dawno powinien go zgnąć nożem, no nie? Bardzo się cieszymy, że podoba ci się u cioci. Wojna nie jest dla dzieci, na szczęście niedługo ma się skończyć. Babcia czuje się lepiej. Miałem ci tego nie mówić, ale schowała trochę mąki na twoje ulubione ciasteczka. A ja obiecuję, że jak wrócisz, naprawię huśtawkę. Urocze. No to ja nic tu nie mogę zrobić, no. Skoro on za mną łazi. No trochę lipa, bym powiedziała. Nic tu nie zebraliśmy z tego wszystkiego. Nie mogę ich tak po prostu okraść, prawda? Dziadek to drugi Winston. Pomóżmy jego żonie. Ale nie wiem, czy da się tam wejść. Zaraz zobaczymy. Ciasteczka z samej mąki. Może jakbyśmy mieli te lekarstwa w ekwipunku, to moglibyśmy mu dać. Ale nie mamy żadnych lekarstw. No, dobra, wracamy. Cóż za dziwny gość. Nie chcę ich okradać, bo oni mnie zaatakują. Będzie lipa. Nic nie mam! Jak to nic nie masz? Coś tam przynieśliśmy. Niewiele, ale coś tam jest. O, przynajmniej była spokojna noc. Teraz on jest bardzo głodny. Ten jest głodny i zmęczony. Dobra, on pójdzie spać w takim razie. A ty pójdziesz gotować jeden posiłek. No, to jest... To jest dwie żywności. No dobra, zrób. Dziadek miał rację. Wyszłaś bez pukania, obejrzałaś dom od środka i sobie poszłaś. Temperatura jest co noc coraz niższa. No, chyba musimy zrobić jakiś piecyk. Który to był bardzo głodny, ten. No, wstawaj, idziesz sobie zjeść. Ty jesteś zmęczony, to pójdziesz spać. Aha, bo ja łopatę chciałam zrobić. No ale nadal nie mam części do tego, bo... No, do piecyka też nie mam. Dobra, zużyjmy książki do tego. Ty już zjadłeś, tak? Ty idziesz spać. Ty śpisz. O, ktoś czeka pod drzwiami. Jakieś dzieci. No jest całkiem wciągająca ta gra.
Ale coś obawiam się, że będzie ciężko przetrwać. Nasza mamusia jest chora, proszę nam pomóc. O nie. Teraz się skapnąłem, że ta gra jest na Epiku. Przecież dawałam info, że jest na Epic Store. Idealny pomysł. Piecyk, kiedy baza jest dziurawa jak szwajcarski ser. Oj tam, Travis, czepiasz się. Mieszkamy kilka bloków stąd. Nasza mama jest bardzo chora. Potrzebuje leku. Czy możesz się z nami podzielić? Ona umrze, jeśli nikt jej nie pomoże. Tata poszedł walczyć, więc została nam tylko ona. Proszę pomóc nam ją uratować. Aż dwóch leków? No matko. Mam im dawać? Przerób te dzieci na kebab. Założę się, że jak im oddam, to my umrzemy. Zapiekanka. Też bym zjadła zapiekankę. Nie rób mi smaka, bo będzie koniec live. Dobra. Zadowolona. Coś pojawiło się w jej biografii. Te dzieci są niezwykle dzielne. Ryzykują życiem, próbując ratować matkę. Tkwię w tym wszystkim dłużej niż wszyscy moi bliscy i znajomi. Poznałam wielu sławnych ludzi, czytelnicy cenili moje wywiady za humor i przenikliwość. Lecz teraz, gdy próbuję spisać swoje doświadczenia, trafiam na ścianę. Chciałabym odnaleźć swoich bliskich, a nie pisać o nich. Żałuję, że nie widywałam się z nimi częściej. Jak im dasz, to mama dojdzie do grupy. O! Aha, nie może! Dobra, to w sumie zobaczymy. Mamusia, na co chora? Te leki to działają na każdą chorobę świata? Chyba tak, Travis. Pawle, chciałabym mu jakoś pomóc. Jest wygłodzony. Żadne wygłodzone! Bez przesady. Zaraz temu też się coś pojawiło. Leki to towar na wagę złota, ale postąpiliśmy słusznie. Okej. A ty co myślisz o tym? Nie mogliśmy zostawić tych biednych dzieci na pastwę losu. To byłoby bezduszne. Dobra, czy my możemy coś zrobić jeszcze? Nie wiem, czy tej wody więcej potrzebujemy. Ja się nie ogarniam w tej grze tak bardzo. Mamusia choruje na odstrzeloną nogę. Dobra, zróbmy jeszcze jeden lockpick. Może coś otworzymy więcej. Jak człowiek czuje głód, to tak naprawdę zaczyna umierać. O Boże. Jakie to przerażające. Ciekawe, czy te rzeczy tu w tych wszystkich miejscach są losowe. O, tu są dwa lockpiki. Książki. Dobra, to dzięki temu... A, tutaj już nic... O, tutaj możemy wejść. Niech zjedzą danie, pokonają małego głoda. O Boże. No, gdzie ona idzie? Tylko nie wiem, czy te drzwi też nie będą zablokowane, ale to zaraz zobaczymy. No, na to będzie coś rozkopywać pół dnia. O, ci się wyspali przynajmniej. Wiem, że przydałaby się ci łopata. Nie mamy części na nią. Po trzech dni. Okej.
Zaraz, a wy nie możecie zrobić coś tu, na przykład do tej wody. Dzięki, Seba. No, dobrze, Shaxi. Dzięki bardzo, że wpadłeś. Byleby nie popaść w pętlę. Ciekawe, czy podczas wojny wiele było wisielców, o nie. Dobrze, co dobranoc. Słodkich snów. A, nie mam do tego częściej. Dobra, to nic nie mogę zrobić. No, szybciej to rozkopuj, Boże, kobito. Następnym razem, jak będziemy grać w tą grę, to tytuł Lightning będzie przydałaby się nam łopata. No tak. Racja. No, idealne podsumowanie live'a, to się zgadzam, Shaxi. O Boże. Nie skończysz już to. I tu kolejna południa. I ona to odblokuje. Jej. O, jest bandaż książki, ale nie ma żadnych leków, więc w razie czego to jesteśmy trochę udupieni. Czy mamy wszystkie piętra przeszukane? Zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Tak, a są wszystkie. No dobra, to koniec dnia. Okej, okay. I zrobimy sobie jeszcze jedną przerwę i jeszcze trochę pogramy, bo jestem ciekawa, jak to się rozwinie i ten... Albo będziemy kończyć, w sumie już jest późno. Nie wiem, zastanawiam się. Myślę intensywnie. Czy gdyby wybuchła wojna, zgłosiłaby się na ochotniczkę do armii? Boże, nie. Nie umiem walczyć. Dadzą nam wszystkie zapasy, a my im dwie kulki. Ale nie da się z nimi handlować, bo nie ma żadnego znaczku handlowania. Boże, tu mamy jakiś posterunek wojska, ograbiona stacja paliw. Aha, to nie, to już było. Pff. Bliźniak. Wiecie co? Nie, zrobimy inaczej. Przeszukamy jeszcze, zakończymy tą noc i będziemy kończyć, bo już jest późno. Nasza baza jest tutaj. Tu jest niebezpieczeństwo i tu też jest niebezpieczeństwo. Tu jest możliwy handel. Dobra, chodźmy tutaj. Katia. Ty będziesz czuwać, będziesz szukać, a ty idziesz spać. No dobrze. Idziemy do kościoła. Aha! Dobra, Boże, teraz się zgadnęłam, Skipper. Boże. No mówię, jestem już zmęczona trochę. Tak, nie mamy nic ze sobą. Najwyżej umrzemy. Jako dziecko przychodziłam tu z rodzicami. Okej. Dobra, czy ktoś tu jest? Halo? Czemu nie mogę wziąć wszystko? Tutaj są na dole. Się kitrają.
Ale strasznie grafika mi się podoba tego miejsca. W ogóle tu ksiądz jest. Witaj, niewiele nam zostało. Niedawno nas okradli. Ups, to ja was też okradłam trochę. Tym się nie da zejść na dół w ogóle. Da się tu... Nie. Owieczki śpią na dole, nie budź ich, proszę. Aha, tu jest... drabina. O, to on... Aha, bo on ma ten handel. Zobaczmy, co on handluje. Podczas wojny modlić się o przetrwanie? Tylko kradniemy. co oni mają? Leki mają. Książki mają i żarcie mają. Witaj w Domu Bożym. Jesteśmy pokojowo nastawioną społecznością. dobra, to na razie nie. Chcę zobaczyć tam na dół. O, tu mają coś za kratami w ogóle. Tylko jakieś śmieci, okej. Jeżeli są zakratowane, nie możemy tego przeciąć. A tu co jest? Na ścianie widać znak, a obok kilka słów. Tu leży Roxy, najlepszy pies na świecie. O, psa tu pochowali. O, tu coś jest. Wiesz, o mój Boże. To jest strasznie duże miejsce. No, trochę się wciągnęłam. Czy ja tu mogę wejść? Aha, jest zablokowane. Okradnijmy, plebanie. Aha, tu już ich okradam jakby. O, ale tu mogę. No coś tam żeśmy wzięli stąd, ale głównie części. To mogę jeszcze zabrać w sumie. Okej, okay, tutaj też siedzą i się modlą w katakumbach. Aha, i tu jesteśmy za kratami. Boże, co się stało? Czemu on tu biegnie? Ja nic nie zrobiłam, halo. Czemu? Ja nic nie zrobiłam przecież! LOL? Ej! Przecież ich nie okradłam! Pawle został zabity. Nie bawię się tak! Sapu, dlaczego oni mnie zabili? Tydzień miałaś przeżyć, no no. Kręciłaś się koło zapasu wody. Serio? Dlatego mnie zabili? Ej, ja w ogóle nie rozumiem. Dlaczego? Aha, i zostało mi dwoje ludzi. I obydwoje są bardzo głodni. Pawle nie wrócił z poszukiwań. Będzie nam go brakowało. Świetnie. Muszę jak najszybciej wymyślić sposób na zdobycie jedzenia. Pawle został zamordowany wczorajszej nocy. Cieszę się, że to nie byłem ja. Trzeba mieć oczy dookoła. Super. Świetnie. Nie gram w tą grę. Fuck it. Tak, byłaś koło strzeżonego miejsca. Ale lipa, Samfu, ja nie wiedziałam, że to tak działa też.
Masakra. Dwie osoby to mniej gęb do wyżywienia, no no. Tak, strzelam focha na tą grę. O Boże, dobra, kończymy na dzisiaj. A ja nie wiem, kiedy się gra zapisuje w ogóle. Czy z nowym dniem, czy co? Nie wiem, nie ogarniam tego. Nieważne. No właśnie, pokojowo nastawiona społeczność. Chcę wyjść z tej gry. Wyjść z tej gry, halo. Teraz kucharz Pawle jeszcze ożyje może. No właśnie, bo ja nie wiem, gdzie się zapisała gra. Chociaż chyba z nowym dniem się zapisuje. Mam takie wrażenie. No, dziękuję, Fuller. Dobrze, moi kochani. W takim razie będziemy kończyć. Bardzo niefortunny koniec dla Pawle. Tak świetnie nam szło. W ogóle nie rozumiem. No, także dzięki bardzo za to, że byliście. Życzę wam dobrej nocy, słodkich snów i uważajcie na wojny, głód i braki wody i w ogóle i rip dla Pawle. No. No, gra jest całkiem fajna. No, to dobranoc wszystkim. Pa, pa. Pa. Tak, i na pokojowo nastawioną społeczność też uważajcie.